Polski.pl Chicago. FM Chicago. 92 ,7 oraz 99 i 9FM. Zgłasza się nam Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej, a to oznacza, że posłuchamy felitonu Obudź się Polsko, Obudź się Polonią. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Witam i pozdrawiam słuchaczy sieci Polonijnego Radia w Ameryce i tych którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata, poza Ameryką, korzystając z YouTube. W opisie tego felietonu i następnych felietonów w rubryce Description jest, będzie link, który po skopiowaniu należy wkleić w wyszukiwarkę Google, a wtedy otwieramy pełną listę felietonów, począwszy od intro, czyli wprowadzenia. Dzisiaj serdecznie pozdrawiam kontynentalną Amerykę, międzynarodowych słuchaczy moich felietonów, Polaków Rzeczpospolitej Polskiej, Australię, Nową Zelandię, Południową Afrykę, Polaków na Bliskim Wschodzie. Szanowni Państwo, ważna informacja na angielskojęzycznych stronach, portalach internetowych jest tak zwana ankieta opiniowa. Do opiniowania prezydenta Trumpa. A od dawna wiemy, że prezydent Trump zmaga się z siłami zła. Ankieterzy zachęcają do publikacji opinii na temat prezydenta. Zalecam wszystkim ostrożność, ponieważ ankieterzy bardziej są zainteresowani danymi osobowymi wyrażających opinie, niżeli samą ankietą. Nie wolno dać się nabrać. Szanowni Państwo... Temat polonii amerykańskiej jest tematem trudnym i złożonym. Wymaga kilku opracowań, jednocześnie dzieląc na zagadnienia, których nie można z sobą łączyć. Dzisiejsze spotkanie antenowe będzie wprowadzającym do cyklu tematycznego na temat polonii amerykańskiej, ponieważ stan skrajnej niewiedzy. Czasami potrafi doprowadzić do stanu skrajnego ogłupienia. Skala manipulacji, przeinaczeń i kłamstw w artykułach prasy piszącej po polsku w Polsce jest duża, a nawet za duża. Gry albo gierki wobec Polonii szkodzą Polonii, szkodzą Polsce. Wobec Polonii Amerykańskiej od dawna siły antypolskie stosują rzymską zasadę dziel i rządź, a po podzieleniu rządzić społeczeństwem czy grupą etniczną jest łatwo, ponieważ skala podziału jest tak duża, że podzieleni wzajemnie zwalczają się w imię niczego. Dzielenie Polonii ma miejsce od dawna, od czasu Traktatu Wersalskiego po dzień dzisiejszy. W jednym z wcześniejszych welietonów poruszyłem temat Polonii amerykańskiej, ponieważ prawdziwa wiedza wśród Polaków poza Ameryką na temat Polonii jest mała. Ponownie wyjaśniam, że ja nie reprezentuję całej Polonii Amerykańskiej. Jestem częścią patriotycznej Polonii i określonego środowiska. Należy dokonać rozdziału. Kolonijnej aktywności na tych, którzy aktywnością się legitymują, i tych, którzy od zawsze ślizgają się na aktywności tych pierwszych. Niestety, tak jak w Polsce, tak samo w Ameryce. Polonia nie jest monolitem, są organizacje wybitnej indywidualności w środowisku polonijnym, które prowadzą całą inicjatywę propolską w Ameryce. Nie da się ukryć, że są też organizacje wśród Polonii, które inicjatywy na rzecz Polski usiłują powstrzymywać i torpedować a jednocześnie same nic nie robią. Wśród tych organizacji w środowisku polonijnym są wieloletni alimentiarze na garnuszku dotowanym przez innych. Podczas tego spotkania antenowego nie będę wnikał, czy subsydia dla alimentiarzy są z Polski czy z innych rejonów. Natomiast istotne jest, to, że celem tych usłużnych beneficjantów nie jest dobro Polski, a ich własne dobro. Dzielenie największych skupisk polonijnych w Ameryce dotyczy Chicago, Nowego Jorku i New Jersey. Niezrozumiałe są na przykład odznaczenia dla tych tak zwanych działaczy polonijnych odznaczenia przyznaje Polska albo inaczej rządzący w Polsce. Nie jest istotne w tym momencie wymienianie nazwisk osób odznaczonych, ponieważ Polakom z Australii, Nowej Zelandii czy z Polski to nic nie wyjaśni. W uzasadnieniu dla odznaczonych czytamy: Za wybitne zasługi na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie i promowanie polskiej kultury krzyżem kawalerskim czy innym orderu zasług Rzeczpospolitej Polskiej odznaczamy, i tu pada imię i nazwisko. Nie, to nie jest żart, a jawne kpiny w tym wypadku z Polonii, ze Wschodniego Wybrzeża. Ta odznaczona osobowość ma tyle wspólnego z polską kulturą, co dyskopolo z operą. To źle świadczy o współpracy władz z Polski z Polonią. Bariera oceanu nie może tłumaczyć niewiedzy władz z Polski, jak naprawdę wygląda sytuacja, a ponadto są przecież placówki dyplomatyczne. Ta niewiedza albo wybiórcza wiedza to wstyd. Dla przyznających te odznaczenia. Prawdziwym Polakom postawa tych, którzy chcą za wszelką cenę znaleźć się na piedestale uznania, jest znana. W myśl zasady cel uświęca środki byle na piedestał z pełnym parciem na szkło. Z całą pewnością podkreślam, że inicjatywy propolskie wychodzą z mniejszych organizacji i od wybitnych indywidualności z grona Polaków rozsianych w całej Ameryce. Niestety inicjatyw propolskich nie wspierają duże polonijne organizacje, a tak należałoby oczekiwać. Duże polonijne organizacje zatrzymały się w miejscu nie bardzo wiedzą, co z sobą zrobić, natomiast wcale nie trudno być samowyceniającym się, że to ja jestem ponad wszystkimi. Działalność Samowyceniających swoją wielkość, a bardziej brak ich aktywności, sprowadza się do inicjatyw zachowawczych z żelazną zasadą niewychodzenia przed szereg, czyli nie narażania się. Duże organizacje są powszechnie znane z bankietów i to jest ich największe osiągnięcie. Natomiast inicjatywa pro-polska jest po stronie wspomnianych mniejszych organizacji polonijnych. I wybitnych jednostek wśród Polonii Amerykańskiej. Mówię o tym, ponieważ wielu z Was, Szanowni Państwo, Polacy, rodacy, z pełnym uznaniem mówię o Polonii Amerykańskiej jako całości, opierając swoją wiedzę o moje prezentacje na YouTube. Wielu z Was pisze, że z radością obserwujecie spotkania w Polsce z Polonią Amerykańską. Oświadczam, że wśród wielu spotkań które odbywają się w Polsce z Polakami z Ameryki, organizacja polsko-włosko-amerykańska, którą ja reprezentuję, i stowarzyszenia patriotyczne różnych or organizacji, nie uczestniczą w tych spotkaniach. Niewiele mamy z sobą wspólnego poza krajem zamieszkania. Spotkań w Polsce pod tytułem Polska, Polonia jest dużo. Wszystkie noszą szyld. Spotkania polonijne, ale Polonia o tych spotkaniach niewiele wie. I podobnie jak w sytuacji osób odznaczanych za tak zwane wybitne zasługi, tak samo w przypadku zapraszanych na spotkania polonijne, pols, polonijne do Polski, decyzje podejmowane są przez czynniki rządowe z Polski. Polacy i Polonia dookoła świata powinna wiedzieć, że Polonia Amerykańska, dokładniej Polonia Chicago, jest najbogatszą w Ameryce, mówiąc o ilości polonijnych środków medialnego przekazu. Nie rozumiem, dlaczego w Chicago nie są nagłaśniane spotkania polonijne w Polsce, a przecież noszą tytuł spotkań polonijnych. Czyli Polska Polonia. Nie znam sytuacji, aby polonijne środki przekazu odmówiły ogłoszenia komunikatu informującego o spotkaniach Polonii w Polsce. Organizacja polsko-włoska, amerykańska, którą ja reprezentuję, inicjowała wiele przedsięwzięć w przeszłości dalszej i nie tak odległej. Z przeszłości dalszej to zmagania imigracyjne na rzecz nieudokumentowanych Polaków przebywających długie lata w Ameryce bez zalegalizowanego statusu. Na YouTube jest wcześniejszy felieton, mój Felieton z tytułem Jubileusz 20-lecia zmagań na rzecz nieudokumentowanych polskich emigrantów. W tym samym czasie prowadziliśmy zmagania na rzecz Polski starającej się do o akcesję do NATO. Wtedy kontakty nasze z konsulatem polskim w Chicago i ambasadą polską w Waszyngtonie wtedy były dobre. Dzisiejsze kontakty z tymi placówkami prawie nie istnieją albo wprost kontaktów brak. Po osiągnięciu, nazwijmy, natowskiego celu przez Polskę, były smutne akcenty tego wielkiego sukcesu. Urzędujący wtedy prezydent III Rzeczpospolitej Aleksander Kwaśniewski na placu przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie powiedział, cytuję w miarę blisko te słowa Dzięki staraniom rządu polskiego i dyplomacji polskiej, Polska jest w NATO. Prezydent Kwaśniewski pominął wielki udział Polonii, wielki wkład naszej organizacji i międzynarodowej koalicji. Bez międzynarodowej koalicji mogłoby sukcesu nie być. Uważam to za niesprawiedliwe, a wręcz kłamliwe. Takie oświadczenie byłego prezydenta. Czyżby pan Kwaśniewski nie wiedział, że to nie rząd polski i nie dyplomacja polska głosuje na polityków w Ameryce, a konkretnie senatorów amerykańskich? Dyplomaci w ogóle mają zakaz lobowania w Ameryce. Nie rozumiem, dlaczego politycy z Polski z taką łatwością zawłaszczyli sobie pracę innych. Pytam, czy tak można? Wcześniej wspominałem, że wymaga to oddzielnego, osobnego omówienia. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że połączone siły koalicji polsko-włoskiej, amerykańskiej zawsze były i są efektywne. Skuteczne. Dodam również, że współpraca naszej organizacji polsko-włosko-amerykańskiej była bardzo dobra na wszystkich płaszczyznach w środowisku polityków amerykańskich. Wiedzą o tym Polacy w Ameryce, którzy uzyskali status stałego rezydenta, wiedziały o tym polskie placówki dyplomatyczne. Dokumenty potwierdzają skuteczność naszych działań. Dodać należy, że społeczność włoska od zawsze miała i ma swoich przedstawicieli w najwyższych władzach Ameryki, zarówno po stronie demokratycznej i republikańskiej. Władze z Polski widocznie nie są zainteresowane taką informacją. Szanowni Państwo, mimo że świat wokół nas się zmienia, to poparcie Polonii dla Polski było zawsze i pozostaje niezmienne. Niestety z poparciem dla konkretnych inicjatyw. Patriotycznej polonii amerykańskiej ze strony oficjalnych czynników sprawujących władzę w Polsce nie wygląda tak kolorowo. Często po 1989 roku patriotyczna polonia zmagała się w osamotnieniu bez poparcia ze strony polityków z Polski. A tyle było szumu przed wyborami 2015 o naszej wspólnocie. W czasach nie tak odległych, kiedy politycy reprezentujący państwo polskie, rząd premier Kopacz, Odegrał wybitnie niechlubną rolę, odwracając się od naszych przyjaciół z Grupy Wyszehradzkiej na forum międzynarodowym. Rząd premier Kopacz wyłamał się z bloku państw Grupy Wyszehradzkiej i poparł stanowisko Brukseli w sprawie uchodźców. Przypomnę, że organizacja polsko-włosko-amerykańska zainicjowała akcję. Wsparcia dla rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, listy indywidualne i zbiorowe z wyrazami poparcia wysyłaliśmy do liderów państw informując ich o naszym polsko-amerykańskim wsparciu, a jednocześnie odcinając się od niechlubnej decyzji urządującej wtedy premier Kopacz i jej psiapsiłki zajmującej stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Postawa rządu premier Kopacz była skandalem. Rzeczą najbardziej skandaliczną było to, że rząd polski wtedy oszukał kraje Grupy Wyszehradzkiej. Akcja patriotyczna Środowisk Polonii Amerykańskiej działała bez wsparcia władz Polski przeciwko ustawie 447. Jest kilka moich opracowań na ten temat na YouTube. Ostatnia akcja pod tytułem Petycja w sprawie pa pani ambasador zamyka się pytaniem, dlaczego w Polsce psychikę wielu Polaków tak szybko opanowano. Niestety negatywnie. W felietonie nie są zawarte wszystkie wydarzenia, w tym felietonie na temat Polonii, bo każde zagadnienie, które poruszyłem, właśnie. Teraz w tym spotkaniu antynowym wymagałoby oddzielnego omówienia. Informacja na temat Polonii czy inne informacje będą kontynuowane. Szanowni Państwo, na pytania internautów dookoła świata: dlaczego na stronach internetowych polskiego MSZ? A zarazem konsulatu polskiego w Chicago w rejestrze organizacji polonijnych nie ma organizacji polsko-włosko-amerykańskiej, nie mamy odpowiedzi, ponieważ to nie my ustalamy kryteria uznania, jakimi kieruje się polski MSZ i konsulat. RP w Chicago. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na YouTube i przypominam, że w opisie tego felietonu, w rubryce description i następnych felietonów, jest, będzie link, który po skopiowaniu należy wkleić w wyszukiwarkę Google, a wtedy otwieramy pełną listę felietonów, począwszy Dziękuję od intro. To golba, z organizacji polsko-włoskiej. Felietonie, obudźcie Polsko, obudźcie Polonią.